Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ranach Redemption Rompa. No, na naszych ranach jest tak naprawdę przepiękna scena, która pewnie wkrótce przerodzi się w ship, a po shipie przerodzi się w bardzo szybką i gwałtowną śmierć jednego z uczestników, raczej uczestniczki, ale nie wybiegając z jakimiś tutaj ciemnymi wizjami w przyszłość, witam was w nowym odcinku, moi drodzy. Na sam start krótkie ogłoszenie parafialne. Na Discordzie zaszła spora zmiana, jeżeli chodzi o strukturę serwera. Jeżeli jeszcze was nie ma, a nawet jeżeli jesteście, to wszędzie bardzo bardzo, musicie wejść na samej górze, jak jesteście na Discordzie, w kanały i role i tam przybrać rolę boberki, a także zaakceptować regulamin, jeżeli jeszcze to nie robiliście. W ten sposób dostajecie dostęp do strefy poświęconej mojemu YouTube'owi oraz Twitch'owi zarazem. No i tam są fora. Fora, które będą teraz tworzone zawsze przy kolejnej serii, to będą takie jakby pojedyncze wątki, które możecie obserwować, które możecie sobie oczywiście komentować. Gorąco polecam. Wiem, że ciężko się może do takiego czegoś przyzwyczaić. Ja też jestem jeszcze boomer i nie wszystko ogarniam, ale powoli się wdrażam i wygląda to bardzo fajnie. Także polecam. Jak będziecie mieli pytania, to na pewno jakoś tam ogarniemy to, a na samego Discorda zapraszam, bo oczywiście poza odcinkami możecie sobie podyskutować. Zaczynajmy odcinek. O mój Boże! Wszystko gra? Leon, Sayaka, jesteście cali? Jestem cały. Leon usiadł, trzymając Sayaka blisko. Oboje ciężko oddychali. Jesteś cała, co? Nic się nie stało? Tak, jestem cała. To dobrze. Cieszę się, że to słyszę. Taki zarumieniony rudzielec. Tak, dzięki. A jej pewnie zrupy, bo cały czas na nią najeżdżała, a on... No. Już skończyliście? Dajcie sobie buziaczka, jeżeli... i tak macie. Bo... Macz szczęście. Weźcie to jako ostrzeżenie, kochanieńcy. Następnym razem nie będę taki pobłażliwy, bo Kuma... wskoczył i zniknął, zostawiając nas w takim stanie szoku. Ja chyba wrócę do swojego pokoju. Odprowadzę cię. Teraz powinien ją zabić. To byłby taki gigaczas move. Nie, dzięki gwiazdy baseballa. Myślę, że Sayaka potrzebuje kobiety. Takie jak ja, żebym ją odprowadziła. Ale... Nara, frajerzy! Odprowadzę moją koleżaneczkę do pokoju. Ja też już pójdę. Jestem taki zmęczony. Więc może powinniśmy już wracać. Zbadaliśmy już wszystko. I to było raczej pełne wydarzeń. Tak, to ma sens. Okej, więc chodźmy. Wszyscy poszli w stronę szkoły i rozeszli się w swoje strony. Pomyślałam, że mam trochę wolnego czasu. Zastanawiam się, z kim mogłabym go spędzić. Free time eventy? Czyżby dlatego rozdział był dłuższy? Hej, Kaede! Hej, Chihiro, co tam? Cóż, jeżeli nie jesteś zajęta, zastanawiałam się, czy może chciałabyś pospędzać czas razem. Nie byłem tego pewien aż do tego momentu, ale Kaede i Chihiro to bardzo fajna by była przyjaźń, myślę. W sensie ona jest taka z jednej strony pewna siebie, a z drugiej strony bardzo delikatna. On jest totalnie delikatny i myślę, że Kaede byłaby dla niego taka tego postacią, ale starsza siostra. Bardzo fajna to może być relacja. Oczywiście, prowadź. Cóż, po tym wszystkim co się stało, zdecydowałem się, że zrobię ci prezent. O, Chihiro, nie musiałeś. Cóż, byłaś dla mnie taka miła i chciałem ci za to podziękować. Poczułem się miło przywitany przez wszystkich i to dzięki tobie. Chihiro, naprawdę, nie musisz. Zaufaj mi, chciałem. Nie zostanę to w żaden sposób przymuszony. Cóż, jeżeli mogę zapytać to, co to jest? Znam twój talent, to, że jesteś ultimate pianistką, więc zrobiłem dla ciebie to. Chihiro wyciągnął metalowe pudełko i postawił je. Nacisnął guzik i to otworzyło się otwierając, już widzieliśmy co? Digitalową klawiaturę, w sensie klawisze. O mój Boże. Zagraj coś!
W porządku, jeżeli to nie lubisz, ale chciałem przynajmniej spróbować i sprawić, że poczujesz się trochę bardziej w domu. Miło z twojej strony, Chihiro. Chihiro, dziękuję ci, naprawdę. To szczerze oznacza dla mnie więcej niż jestem w stanie wyrazić. Naprawdę? Naprawdę ci się spodobało? Serio, serio. Oczywiście, jest niesamowite. Tak się cieszę, że ci się spodobało, Kaede. Uwielbiam to, Chihiro, dziękuję. Nie ma problemu. Cieszę się, że cię trochę pocieszyłem. Kurde, ja wiem, wszystko rozumiem, ale po prostu 5 razy podziękować sobie z rzędu, no błagam, litości wypuścia z tego grzecznego limbo. Czy to Kanada? Come on! Dziękuję, bardzo ci się spodobało. O Jezu, bardzo ci dziękuję, jest przepiękne. O Jezu, nie mogę się nawet nacieszyć, bardzo ci się to spodobało. Oj, nie mogę się nacieszyć, bardzo mi się to spodobało. Kurde, litości. Naprawdę. Chyba będę już szła, ale uważaj na siebie, dobra? To jest spotkanie? Czy wręcz prezent? Znaczy, no spoko, no chciał po prostu ją na bok odciągnąć. Okej. Oczywiście, niedługo się widzimy, Kaede. Metalowym pudełkiem pod pachą poszłam do pokoju. Myślę, że Chihiro i ja się dzisiaj do siebie zbliżyliśmy. Po wyjściu z powrotem zacząłem znajomą twarz. Widzimy tu same znajome twarze. Hej, Gundam! Fritem i węz z Gundamem? A, śmiertelniku, witaj! Czy przyszłaś taplać się w mojej czarnej mocy? Ciemnej? Nie do końca, po prostu przyszłam pogadać. A, to też może być. Chyba. Cóż, co porabiasz? Właśnie wróciłem z odzyskania moich divs od potężnej pani Miody. Fajnie, bardzo fajne jest to, że Gundam i Buci się trzymają jako jedyne osoby, które zostały przy życiu z Danganronpy drugiej. Och, jesteście ze sobą blisko? Nie do końca. Podczas naszych tortur Mokumy byliśmy właściwie zupełnie inni, ale wkrótce zdałem sobie sprawę, że mamy wspólnie, nosimy wiele ciężarów. Ona jest bardzo silna, żeby nosić je, patrząc na to, co przeszła. A jako czarny pan, szanuję ten aspekt. Ona jest warta mojej wielkości. Ona jest cennym nabytkiem do Imperium Tanaki. Boże, Gundam. Więc jesteście przyjaciółmi, to urocze. Założyłem, że jesteście, no wiesz, moje przyjaźnie są raczej takie luźne, ale nie. Nieplatoniczne miejsce jest zarezerwowane dla kogoś innego. Och, znam tą osobę? Niestety nie. Była słodka niczym miód. I była moją złą królową ciemności. Chodzi o Sonię, prawda? Chodzi o Sonię. Zrobiłem coś bardzo złego dla tego świata, żeby ktoś nazwał mnie przyjacielem. Zostawiłem ją tam sam. Nie musisz mówić o niej, jeżeli nie chcesz. W porządku. Pogodziłem się z tym. Lubię myśleć, że ona uciekła z innymi i żyją szczęśliwym życiem. Poprawiając świat swoją szczodrością. Okej. Naprawdę ją kochałeś, prawda? Nie muszę mówić, że poza tym, że istniało podejrzenie takiego shipa, ludzie shipowali w sumie całkiem Gundama i Sonię, to jest taki ship bardziej potwierdzony, ale szczerze tak już załóżmy, że wchodząc w to małe bajorko, zwane tutaj shipowaniem, myślę, że byli na tyle do siebie, na tyle przeciwni, ale nie aż tak przeciwni, że całkiem do siebie pasowali. I szczerze, z chęcią bym zobaczył taki pairing. Znaczy, szczerze powiedziawszy, to do takiego pairingu może dojść. Najpierw muszą zabić Kazuichiego, bo wiem jedno, jeżeli Kazuichiego nie zabiją, to Kazuichi pewnego dnia zabije ich z zazdrości. Ale poza tym naprawdę droga otwarta. Miłość? Oczywiście, że nie. Ja nie kocham. Jestem bogiem ciemności. Wszyscy się mnie boją. Po prostu podziwiam ją. To tyle.
Cóż, dla mnie to brzmi, jakbyś się zabujał. Żałosne! Niesamowicie żałosne! Gdybym ja, wielki pan ciemności, kiedykolwiek poczuł emocje! W porządku, jest się zabujać, nie próbowałem cię zdenerwować. Wystarczy już rozmów na jeden dzień. Żegnaj, Akamatsu. Okej, to była całkiem gundamowo-kaedowa rozmowa, fajna. Chociaż mieliśmy ciężki koniec, myślę, że Gundam i ja troszkę się dzisiaj zbliżyliśmy. Jestem dosyć zmęczona, może powinnam pójść wcześniej spać i upewnić się, że jestem gotowa na jutrzejszą eksplorację. Kiedy dotarłem do mojego pokoju, spojrzałem po raz ostatni za siebie, kiedy wszyscy inni wchodzili do środka, do swoich pokoi. Zdjęłam buty, zamknęłam drzwi i zgasiłam światła, kładąc się na noc. W końcu odpłynęłam, mając nadzieję na dużo bardziej spokojny sen. Kaede? Kto to? Shuichi? Śnie? Tylko nie to. Halo? Kaede, jesteś cała? Tak, czekaj. Teraz kiedy oboje tu jesteśmy, muszę zapytać. Zadesz pytałem potem, nie mam za dużo czasu. Dlaczego? Złapał mnie tutaj. Co? Kto? To... O nie, muszę iść, proszę, Kaede, ochroń ich. Mam co te złe przeczucia co do dzisiaj. Nie, czekaj. Nie powiedziałeś mi... Kim jest... Stałam taka cała spocona, łapiąc powietrze, rozglądając się po pokoju. Bo to jest jakaś muzyka, którą wolę wyciszyć. Podniosłam dłoń, żeby zbadać to, co mnie przywitało, co było przy mnie. Podniosłam moje dłoń, żeby zbadać to, ale to, co mnie przywitało, to coś w moim ramieniu. Nie możesz grać na żadnym instrumencie. Co to jest? Czyżby to są zakazy? O kurde. Bardzo ryzykowny motyw. No ja na przykład kiedyś miałem, jak pisałem Pekatorum, pierwszą część, no to miałem właśnie te zakazy i strasznie źle to poprowadziłem teraz po czasie, ale ogólnie jako taki krótkotrwały motyw to jest bardzo fajne. Dalej leci to, czekajcie. Co to jest? Wyskoczyłem z łóżka i włączyłem światła, patrząc się z grozą na to, co było przyczepione do mojego nadgarstka. Okej, wybaczcie, no niestety nie ordy, bo to jest jakaś melodia, która może być chroniona prawami autorskimi. Uwaga, uczniowie, homespeak! Mam nadzieję, że jesteście ciekawi, na pewno jesteście ciekawi tego, co się właśnie dzieje, więc jeżeli pozwolicie mi wytłumaczyć, zapraszam was na salę gimnastyczną. Co się dzieje? Bez chwili zawahania wybieram z pokoju i zaczęłam bardzo taki podczepiający widok. Rantaro, hej! Bez mówienia ani słowa Rantaro spojrzał na mnie, a następnie odszedł. Czy on mnie nie usłyszał? Hej, Rantaro. Rantaro pewnie ma zakaz odzywania się do Kaede, albo zakaz odzywania się do w ogóle kogokolwiek. On też ma bransoletkę, gruptasie. Przestań wrzeszczeć. Hej, co to ma wspólnego z tym, że mnie ignoruje? Oczywiście. Nie możesz z tą gadać. Niemożliwe, żeby ten gołąbeczek awokado by cię tak po prostu ignorował. Aha. Gołąbeczek? Hej, my przecież nie jesteśmy zakochani. Oho, zmiana muzyki? Jasne. No nie, znowu to samo. Sugeruję ci, żebyś nie utrudniała mu tego i nie gadała z nim dzisiaj. O, Kaede, nie słuchaj Kokichiro. Na pewno znajdziemy sposób, żeby Rantaro z tobą się porozumiał. Dzięki, Angie. To na pewno jakoś w końcu zadziała. Jakoś to ogarniemy. Dokładnie, jestem pewna, że Atua ma dobre plany dla waszej dwójki. Dzięki. Shipperzy. Niesamowite. Hej, Chihiro! O, hej, Kaede. Czemu ta nutka leci w tle? Nie rozumiem tego. Możesz ode mnie coś przekazać, Rantaro? O, oczywiście. Dziękuję. Kaede, mam do ciebie prośbę. Jaką? Mogłabym zostać z tobą na jakiś czas? Martwię się, że bransoletki mogą ciągnąć ze sobą dalszy motyw. I to nie taki dobry. Okej, oczywiście. Też się tym martwię. Po prostu chodźmy raz do sali gimnastycznej, okej? W porządku.
Mukuro i ja poszliśmy do sali gimnastycznej, gdzie wszyscy inni czekali z niecierpliwością. Hej, Kaito! No, hejka! To było dziwne, ale nie mam czasu, żeby nad tym się skupiać. Kaito, mordosce, coś ważnego. Mam nadzieję, że to nie jest kolejny foreshadowing tego, że on zginie albo zostanie mordercą, no bo bardzo się wyróżniają takie sceny. Nie wiem, czy twórcy zdają sobie z tego sprawę. Witajcie, witajcie! Na pewno zastanawiacie się, co tutaj się właściwie dzieje. Jest muzyczka normalna w końcu. A, dlaczego do cholery obudziliśmy się w tych durnych bransoletkach? Uspokój się, Brachu. Na pewno jest rozsądne wyjaśnienie. Owada! Może sprawdź swoją bransoletkę. Jodaj? Co się dzieje? Czujesz się źle? Nie, to nic taka, Jesteś pewien? Wydajesz się być niepewny. Jestem cały do cholery. Co? Mondo! Cholera taka, nie chciałem. O, wyczuwacie to? Ach tak! Rozpacz! Słuchaj, ty... chory... lutowaty... niedźwiadku, nie może przeklinać. Bo! To jest bardziej zabawne niż sądziłem. Znaczy jak? Pozwólcie, że wytłumaczę wam. Co oznaczają te bransoletki? Widzicie, to są wasze motywy. Każdy z was ma zakazaną akcję na swojej bransoletce. Nie możecie wykonać tej akcji ani nic. Albo co? Albo zginiecie! Co? Chihiro dowiedział się, że nie może siadać i to pewnie go załamało. To absolutnie serio. No, tak jak mówię. Motyw, no według mnie, ja na przykład ten motyw podciągnąłem z anime Danganronpa 3. Nie wiem, czy twórca też z tego, może twórca go pociągnął z Pekatorum, bo to jest twórca jest tak naprawdę osobą z Polski. No tak absolutnie serio. Dałem to właśnie w Pekatorum, ja to zrobiłem fatalnie. To absolutnie nawet się nie bronię, to był jeden z najgorszych decyzji, jaką podjąłem. To jak ja rozwiązałem ten motyw, nie wchodzę w szczegóły, bo nie chcę wam spoilerować, jeżeli byście chcieli gdzieś moje opowiadanie rompowe przeczytać. Jak ktoś nie wie, to napisałem całe opowiadanie, ponad tysiąc stronicowe, z właśnie w klimatach rompowych, nazywa się Pekatorum. Macie link zawsze dostępny w opisie. Opowiadanie możecie przeczytać albo na Blogspocie, albo na Wattpadzie. Raczej na Blogspocie polecam, bo jest wygodnie sformatowane, ale no. No ja też tam wykorzystałem ten motyw i to jest jedna z najlepszych rzeczy, które tam zrobiłem. Było parę innych zarzutów, które mam po czasie, ale teraz doświadczeniem bym w życiu tego tak samo nie rozwiązał. Jestem ciekawy, jak zostanie to zrobione tutaj. Bo nie zdziwię się, jeżeli będzie to zrobione lepiej niż w moim przypadku, co byłoby ciekawe, no bo jednak podchodzę i wszyscy podchodzimy do tej serii dosyć krytycznie, a tutaj być może właśnie na moich oczach zostanę wręcz ośmieszony czymś, co zostało zrobione lepiej tutaj niż ja sam to kiedyś zrobiłem. Tak! Ta dzieciątka wprowadza truciznę do was i od razu was zabiją! Wasza twarz stanie się purpurowa i w ogóle! Pozwoliłem wam jakby działać z rana, bo nie wiedzieliście, ale już nie ma kolejnych darowizn, w sensie, ja to przetłumaczyłem takie drewnianie, chodzi po prostu o to, że Monokuma już od rana to jakby działało, ale on jakby dopiero teraz będzie rezerwował, bo dopiero teraz im o tym powiedział i już od teraz nie ma pobłażania, po prostu już lecimy na całego. Jest pewna sprawa, której nie chcę... Znaczy, podejrzewam, że to nie jest takie proste, jak mi się w głowie ułożyło, ale od razu mi się z jednym skojarzyło, więc no pozwolę sobie zrobić małą predykcję, ale... Monokuma zaznaczy tutaj, że jest fioletowa twarz, prawda? No i nie trzeba długo jakoś szukać, żeby znaleźć osoby, które ginąc w rompie miały fioletową twarz. Wiem, że to można powiedzieć, że dużo osób miało fioletową twarz, ale tak naprawdę nie jest tego aż tak dużo. Na przykład Kukichi nie miał takiej twarzy. Miała taką twarz Kaede, kiedy była duszona podczas egzekucji. Ale miał też taką twarz na przykład Mondo, który był w tej klatce. On miał taką fioletową twarz. Nie dziwię się po prostu, że jak twórca wykorzysta osobę, która rzeczywiście taki art miała i rzeczywiście taka osoba będzie miała oryginalny art na znalezieniu zwłok. A Mondo byłby bardzo dobrym typem, żeby odpaść w tym rozdziale. Bynajmniej nie chodzi o to, że jest on mordercą drugiego rozdziału normalnie, tak po prostu. W ogóle też pada teoria, która mam nadzieję, że okaże się fałszywa. To nie jest tak, że patrzę na nią spoilerowo, ale to rzeczywiście otwiera oczy,
Tak jak ja liczyłem w predykcjach, jest 6 morderców. Ja myślałem, że to mogą być mordercy, którzy przeżyją, ale jeden z nich już zginął jako morderca. Więc nie wiadomo, czy przypadkiem będą mordercy mordercami. Po prostu. To byłoby strasznie słabe, no bo byśmy wiedzieli kto i co i jak. Ale... no. I nawet nie myślcie o zdjęciu ich siłą, ponieważ jeżeli to zrobicie, to od razu was nakują. Dajcie spokój. Nikt nie zabiłby za coś tak małego, racja? Dlatego, że jak ktoś ma na przykład bransoletkę, że nie może spać. Albo może spać bardzo mało. Ale to ma rację, to może być ciężkie, ale nikt nie ryzykowałby życia dla czegoś takiego. A, tak sądziłem, że coś takiego bojecie, więc dodaję bonusową zasadę. Jeżeli nikt nie zabije w 48 godzin, to wszyscy zostaniecie napiętnowani, w sensie zastrzyknięci. To jest akurat dosyć mocny szantaż, no ale... w sensie, zależy na to spojrzeć. Ja jestem większym fanem motywów, które są w stanie wymusić to bez limitu czasowego. Chociaż nie zawsze, jeżeli jest limit czasowy i jest fajnie zrobiony, na przykład zawsze będę wspominał z ciepłym sercem i z wielkim sentymentem pierwszy rozdział V3, gdzie też był limit czasowy, ale on został tak psychotycznie rozegrany, że nawet nie jestem zły, że twórcy się wzięli za to i to nawet nie jest jakiś błąd. Limit czasowy jest bardzo spoko, ale po prostu wolę sprawy teoretycznie, oj czekajcie, bo tutaj kot idzie, on mi ostatnio, znaczy ona mi zniszczyła ostatnio prawie mikrofon, więc muszę go podnosić na te momenty. Tak czy siak, wydaje mi się, że wolę, jak motyw jest tak dobrze rozegrany, że nie trzeba limitu czasowego, żeby zmusić i zachęcić do zabijania. To jest mega fajna sprawa. No ale... co? Bo to powinno was trochę zachęcić. Więc jeżeli nie zabijemy, to zginiemy. No w sumie tak, kochanieńka. Może trochę to zaostrzy tą grę, tę grę. Nie ma sensu, jeżeli nikt nie będzie grał. To jakieś cholerne... gówno! O, życia? Dlaczego mielibyśmy zabijać przez bransoletki? Pewnie blefujesz. Wątpię, żeby on nie mówił poważnie. Cóż, powiem, że wszyscy odkryliśmy nasze zakazane akcje. Że powinniśmy wszyscy odkryć nasze zakazane akcje w arcie zaufania i żebyśmy przez przypadek ich sobie nie odpalili. Ja pójdę pierwsza. To jest bardzo fajny plan i bardzo fajna inicjatywa. Zobaczymy, kto się powstrzyma, bo na pewno będą osoby, które nie będą chciały mówić. Moja to... nie mogę mówić do siebie w trzeciej osobie. To są dosłownie takie arcje. Jaki jest problem z takimi arcami i jaki problem też dorwał mnie? Tak jak mówię, nie będę wchodził w szczegóły pekatorum, bo to nie miejsce i nie czas, ale no troszkę nawiązując. Ja też popełniłem ten właśnie błąd. Robiąc taki motyw, pozbawiamy postaci jakiejś jej cechy takiej często wiodącej. I co jest w tym złego? No, zadać sobie pytanie. No złego to jest w tym to, że na krótką metę jest jeszcze to spoko, a jak to się wydłuża, to zaczyna się sprawiać, że postać na przykład jest charakterystyczna z wielu przyczyn, ale w rozmowie można ją poznać po tym, że na przykład mówi do siebie w trzeciej osobie. No i oczywiście dalej po dialogach e-booki pewnie dało się poznać e-booki, ale pozbawiając jej takich małych smaczków bardzo spłycamy postać i to jest ogromny błąd. Ogromny, niepotrzebny przede wszystkim błąd, który właśnie na krótki dystans jeszcze jest okej, ale na dłuższy to jest po prostu męczarnia i niepotrzebność. No, trzeba bardzo na to uważać, tak powiem. Co to jest cholernie łatwe? Nie wszystko jest tak łatwe, jak się wydaje, Miu. To są, to będzie wyzwanie dla wszystkich. O tak! Niestety jest twoje księżniczko z pianinem. Nie mogę wchodzić w interakcję z żadnym instrumentem. No to niestety właśnie złamałeś zasadę, bo gadasz z młotkiem jakimś z Miu i Ruma. Bang! Czekałem na to. On pojawił się tak nagle w mojej głowie ten żart, ale myślę, że pasuje. Widzisz, łatwizna. Prawie jak nie ma Miu. Każdy z nas toczy własne walki. Nie bądź ignorantką. Cóż, ja nie mogę kurka wodna przeklinać. Brzmi jak... polipka niemowlę. Nie mogę tak żyć. A właśnie, ja się zastanawiam, dlaczego było zamiast fucking, to było fudging. A ona po prostu już przeklinać. Myślałem, że twórca jakoś walczy z ucinającą się monetyzacją. Ciekawe.
Patrz siak. O nie, on musi szeptać. Skoro już tutaj zebraliśmy, nie mogę... Co powiedziałaś, Ishimaru? Nie mogę... Ishii, powiedz to, co musisz powiedzieć. W porządku, nie mogę... wykonywać żadnych zasad. Okej. Ale trafiło, co? Nie możesz wykonywać żadnych zasad, czy enforcować to tak jakby... no brakuje mi polskiego słowa, muszę sprawdzić. To, na przykład szeryf może to zrobić, albo policjant. Nie wymuszę, tylko... egzekwować. Egzekwować różne zasad? A, to niezłe! Mówię dosyć poważnie, a czy on może, czy tylko nie może rzeczywiście jakby z tą inicjatywą zasadową wychodzić. Stary, to jest przezabawne! Ja nie wiem, co powiedzieć. Wychiluj, ta... Daimondo mógł... położył dłoń na jego ramieniu, taka, odszedł, patrząc na niego z chłodem. Cóż, ja pójdę, ja będę następny. Nie mogę biegać. Uff. O Boże. A, o nie, ona nie może mówić o Atui. O mój... Cóż, idiocie, lepiej odwalcie się od mojego najlepszego kumpla Chihiro, albo będziecie mieli poważne tarapaty. W porządku, Miu. Oj, cholerka, nie! Nie pozwolę, żeby ktoś położył dłoń na moim, koledze z pracy. O, tak jakby. To kolejna z wazwy swoich ohydnych kłamstw. On nie jest swoim przyjacielem, debilko. On jest moim kumplem, również. Nie jest tylko swoim przyjacielem, jest też moim kumplem. Cóż, tak siak. Ruki Cicha musi jeszcze więcej kłamać, albo mówić tylko prawdę. Nie wiem, coś tak czuję. Skoro się i tak dzielimy. Cóż, ja nie mogę podać niczyich imion. On będzie wiedział o kimś, ale nie będzie mógł jako świadek nic powiedzieć, bo nie będzie mógł mówić imion. I gra też pomyśli o tym, że nie będzie w stanie opisać postaci. Już to widzę. Tak czy siak. No, jestem bardzo ciekaw, bo niektóre jakby osoby są tak trochę pomijane, niby coś tam mówią, ale tak naprawdę nie jest to potwierdzone. Myślę, że to będzie ważne w tej sprawie. Serio? To wielka szkoda. A, w pożądalu, motocyklowcu. Cóż, przynajmniej... Jestem fioletowym dinozaurem z wyobraźni jakiegoś dzieciaka. Znowu nawiązanie do dinozaura. O, daj spokój, kukury z głowy. Tak sobie jajcuję. Cóż, wierzę, że też powinnam to zrobić. Muszę iść w pewnej odległości od jakiegokolwiek uczestnika. A, jakiegokolwiek, dlatego do Kaede podeszła. Więc dlatego ty... Tak. Nie musicie na to zwracać szczególnej uwagi. Cóż, moje to... A to zawstydzające! Oje, też jest całkowicie zawstydzające. Muszę cały czas całować Leona Kuwate, a on muszę cały czas całować Sayaka Maizono. O Boże, 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 płci. Na pewno tak będzie, kochany rułembeczki. Cóż, moje jest takie, że... Nie mogę się kłócić z Sayaką Leonem. O mój Boże, to będzie złote! Złote? Wy kłócicie się jak stare małżeństwo. Nadszedł czas, żeby ktoś interweniował i dał wam okazję, żeby... Swap speed? Nie wiem. Nie kłócimy się jak stare małżeństwo. I nie jesteśmy kochankami. Tak, to co ona powiedziała? To nie jest to, co Sayaka powiedziała wczoraj, po tym jak ty... Zamknij się. Miu, to jest sekret. Co? Co?
Nie, to chyba nie jest sekret, że oni chcą się do siebie przystać. Mam na myśli, spójrzcie na nich. Stara, to jest ohydne. Wychodzę stąd. Wracam do mojego pokoju. Nie chcę siedzieć tutaj i słuchać, jak dyskutujesz o moim życiu. Mówiąc to, Sayaka odeszła z wybuchem złości. Mówiąc to, Bobro zakończył odcinek z odrobiną ulgi. Moi drodzy, kończymy. No nie wiem, ja chyba znalazłem swoje guilty pleasure. Ja nie tak jak mówię, nie mówię, że ta seria jest jakaś najlepsza na świecie, nie mówię nawet, że jest dobra. Jest średniakiem, ale w sumie jest satysfakcjonująca. Fajnie zapowiada się ten motyw. Jestem ciekaw, jak zostanie to wykorzystane i kto ostatecznie będzie najbardziej bolesny. Już parę motywów się tak rzuciło trochę w oczy, więc... Zobaczymy, czy będzie aż tak źle, jak się może wydawać. Ten Kaito wydaje się być taki bardzo obciążający i w procesie, i w śledztwie, więc Kaito raczej jest bezpieczny. I tak bym nie podejrzewał, że on zginie. No, cała reszta, myślę, że tutaj będzie sporo takich osób, które będą musiały bardzo gwałtownie wysuwać się ze swojej strefy komfortu i ktoś to najzwyczajniej w świecie wykorzysta. Predykcje dam w przyszłym odcinku, bo myślę, że w przyszłym odcinku jest duża szansa to, że chociaż kurde, może teraz by warto było dać wstępne, żebyście mogli podyskutować sobie trochę też o nich i żebym ja mógł wasze sprawdzić predykcje, bo w kolejnym odcinku już pewnie będzie ciało, patrząc na to, że niby zostało pół godziny filmiku do obejrzenia, ale ja sporo przyspieszę tego filmiku. Także, no zróbmy takie na szybko i na teraz predykcje. Pozwolę sobie zrobić to przy was. Szczerze powiedziawszy, nie byłem za bardzo gotowy. Także tak, rozdział drugi. I teraz tak, morderca i ofiara. No i oczywiście po trzy typy wpadają. Odpad, Korekio, sobie tylko wykreślę ich z rankingu. Korekio, odpad i Mahiro odpadła. No to tak, z ofiar tego rozdziału stawiam Mondo jako pierwszą ofiarę. Stawiam Sayakę jako drugą ofiarę i stawiam Chihiro jako trzecią ofiarę. Jako morderców też stawiam Mondo jako pierwszą ofiarę, jako pierwszego mordercę potencjalnego. Kaito jako drugiego mordercę potencjalnego. Czekajcie, bo tutaj była dysproporcja dziewczyn, dobrze kojarzę? Tak. I jedna dziewczyna już odpadła. No stałem, że tutaj będzie facet zabijający faceta, więc ta Sayaka trochę nie pasuje, ale na trzeci patiu dam. Mondo daje, Kaito daje i daje jeszcze... jako morderca. Jako mordercę? Nie wiem, dam na razie Kiyotaka, ale to się jeszcze może zmienić, to są takie moje wstępne typy. Więc mordercy to Mondo, Kaito, Kiyotaka. Ofiary to Mondo, Sayaka, Chihiro. Wstępne moje typy, możliwe, że w przyszłym odcinku jeszcze w trakcie przed odnalezieniem zwłok mi się to zmieni. Bo tak naprawdę do końca momentu, znaczy już będzie moment w odcinku, kiedy już będzie wiadomo, że już widzieliśmy połowę obsady i tam może być ta albo ta osoba trupem, no to wtedy już typów nie można zmienić do tego momentu jak najbardziej. Jeżeli ktoś chce się pobawić, to zapraszam. No i cóż, to tyle z mojej strony. Zapraszam was do zostawienia po sobie jakiegoś śladu. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Bardzo wam za to dziękuję. Dzięki temu mogę tworzyć filmiki i możemy sobie tutaj wszyscy razem siedzieć. Zapraszam was oczywiście na moje media społecznościowe w opisie. No tak jak mówię, teraz szczególnie na Discorda, który się właśnie mocno ożywił ostatnimi czasy. Troszkę przeżył restrukturyzację, więc warto było dać temu szansę. Ja też staram się tam teraz bardzo dużo udzielać na tych kanałach swoich YouTube'owych oraz Twitch'owych. Zapraszam na Twitcha oraz na TikToka, gdzie streamuję w różnych godzinach. Wpadajcie najlepiej na same platformy, żeby znaleźć rozpiski. Oraz oczywiście zapraszam was do w sumie do śledzenia wszystkiego, co możecie uznać za stosowne. No bo tam tych mediów społecznościowych prowadzę sporo. Jeszcze z takich bardzo aktywnych na pewno jest Twitter, właściwie X teraz. Więc jeżeli chcecie, to X-a też sobie zafollowujcie. No cóż, to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie prawie na pewno wejdziemy już do stanu poznania ofiary drugiego rozdziału, ale raczej nie idziemy jeszcze zaczynać śledztwa. Śledztwo to będzie jeszcze kolejny odcinek, a potem będzie w kolejnym jeszcze proces. Także to wszystko z mojej strony. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Hej, pa, pa.